staj mi się miastem. Zgromadziliśmy się tutaj mimo wielkich utrudnień ze strony władzy miasta, które najpierw zdelegalizowały nasze zgromadzenia, które były organizowane wcześniej, nie pozwoliły nam na protestowanie właściwie w centrum miasta, w sensie przy głównych ulicach, tylko musieliśmy protestować tutaj, nie pozwoliły nam, żebyśmy mogli spokojnie zorganizować swój protest w normalnym trybie, o normalnym czasie, żeby zdążyć się zorganizować, bo zbieramy się tak spontanicznie, a i tak udało nam się zgromadzić jakiejś liczbie ludzi, którzy po prostu sprzeciwiają się temu, zarówno temu, co robią władze miasta, z panią prezydent Dulkiewicz na czele, i zarówno sprzeciwiają się tęczowym protestom, które już od dłuższego czasu zachowują się nie tak jak powinny, które głoszą wartości sprzeczne z etyką chrześcijańską, sprzeczne z cywilizacją łacińską, a ponadto są traktowane ponad prawem, ponieważ, bo tak jak my nie mogliśmy zorganizować sobie swojego zgromadzenia przy ulicach, nie mogliśmy w normalnym trybie, o normalnej porze się organizować, tak oni bez żadnego problemu przychodzą. Nie mogliśmy nawet rozpocząć manifestacji o normalnej godzinie, bo policja nas legitymowała i to takim najbardziej, powiedzmy, upierdliwym trybie, żeby jak najbardziej przedłużyć, jak najbardziej, najbardziej zastraszyć ludzi, jak najbardziej zniechęcić. I to właśnie nasi przeciwnicy ideologiczni krzyczą, że oni są dyskryminowani. Że to oni są w jakiś sposób prześladowani. A prawda jest taka, że nigdy nie mieli tak dogodnych warunków. Finansowanie ze strony władzy miasta. Ogromne pieniądze, które idą na Tolerado, na Komitet Obrony Demokracji. Że wszyscy tak naprawdę, którzy są posłuszni władzy dzisiaj, to mają po prostu lepiej. Są regularnie wspierani finansowo. Mają darmowe lokale, nie płacą za nie czynszów. Miasto regularnie wspiera fundacje takie, które są im posłuszne. Fundacje LGBT, fundacje tak zwane demokratyczne, fundacje, stowarzyszenia lewicowe. Po prostu każdy, kto przyklaskuje pani prezydent, dzisiaj ma szansę dostać pieniądze. Nie ma żadnych problemów, żadnych utrudnień z działalnością. I to jest wielki problem, zważywszy też na to, że miasto nie jest prowadzone w sposób odpowiedni. Że pani prezydent maszeruje sobie w tęczowych protestach i dzieli mieszkańców. Bo kiedy my robiliśmy duży protest rok temu przeciwko tęczowej agresji, gdzie było masa mieszkańców Gdańska, pani prezydent Dulkiewicz protestowała przeciwko. Stała w kontrdemonstracji, dzieląc mieszkańców. Poruszamy też problem zwykłych mieszkańców, którzy są pomijani przez panią Dulkiewicz. Zwykli mieszkańcy, którzy mają problem z drogami. Mieszkania socjalne, mieszkania komunalne nie są wyremontowane, mieszkańcy nie mają nawet dostępu do łazienek, a pani Dulkiewicz wydaje dziesiątki tysięcy dla organizatorów parad równości. Czy to jest normalne? Więc zakrzyknijmy teraz specjalnie do pani Dulkiewicz. Zajmij się miastem! Dulkiewicz, zajmij się miastem! Zajmij się miastem! Dulkiewicz, zajmij się miastem! Jeszcze raz! Zajmij się miastem! Dulkiewicz, zajmij się miastem! Zajmij się miastem! Dulkiewicz, zajmij się miastem! Wsparcia miejskiego. Nie mamy jakichś profitów z naszej działalności. Działamy po prostu z czystych pobudek serca, idei, wiary. Wykrzyczmy, że tacy ludzie jak my po prostu tutaj są. Wykrzyknijmy, co jest dla nas najważniejsze. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Błogosławiona, święty jest Pan i błogosławiony on.